Chiński WZ-121GFT to naprawdę niszczyciel czołgów z dużymi jajami. Słuchajcie, no cała wiadomo linia chińskich niszczycieli, która powstała, to jest nieprawdopodobny krab. W ogóle nikt tym nie gra, nikt tym nawet nie chce absolutnie podchodzić do tego. 10. tier to jest mega, mega gniot. 8, która miała coś robić, stała się jakimś takim no, mega pośmiewiskiem. W ogóle zapomniano o tym. Lecz niszczyciel premium 8. tieru, właśnie chiński, no to już jest zupełnie inna bajka. Dolna płyta 80 mm, górna płyta 120 mm i tutaj też przełączymy sobie na kolizyjny. Na dole tutaj pod jarzmem znajduje się gąsienica, która daje nam zgrubienie w tym momencie do 140 mm. Jarzmo, jak doskonale wiecie, absolutnie nie strzelajcie tutaj. Nawet na obwódce posiada 160, a wewnątrz to jest 120 plus 80, 160 plus coś tam, 200 plus 50, naprawdę nie strzelajcie tutaj, pojazd tutaj złapie kompletnie za zero. I pamiętajcie o tym, że to 120 mm i tu 140 naprawdę lubi odbić. Już pod takim zwykłym, prostym kątem, popatrzcie, macie ponad 200 wartość, a jeżeli TEDek jest tak pochylony, no to już jest naprawdę mega, mega ciężkie do przebicia. Bok pojazdu to góra 80 mm, dół 60 mm. Tutaj jeszcze mamy zastosowane słynne rosyjskie skosiki, także nie dziwcie się, strzelając tutaj akurat w ten cienki bok. Mamy tutaj pancerz warstwowy 20 mm plus 60. Jest to pod delikatnym kątem. Dół pojazdu na całej powierzchni 60 mm, a kółka i gąsienice liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Co się tyczy góry pojazdu, to na nadbudówce mamy 20 mm, później osłony silnika i tył 20 mm, górny garnek również 20 mm, natomiast garnek dowódcy z góry ma już 60 mm. Tył nadbudówki 30 mm, a dupka pojazdu to 45 mm, 45 mm i u dołu 30 mm. Tak wygląda ta zacna maszyna. Jeszcze jakby ktoś się zapytał o garnuszki, to posiadają one 100 mm na rancie, a u góry u dowódcy 60 mm. Wizjer nie jest absolutnie żadnym weak spotem. I tak wygląda konstrukcja tej maszyny. Musicie przyznać, że jak na niszczyciel czołgu posiada znakomity pancerz, ale to nie wszystko. Zapraszam do garażu. Jako jedną chyba z najwidoczniejszych, charakterystycznych wad tego pojazdu, i zacznę właśnie od niej, bo nie widzę więcej wad, to pojazd posiada zaledwie 380 metrów zasięgu widzenia, ale wiadomo, było to modyfikowane, były jakieś balansy, rebalansy, pierdoły i pojazd ten po prostu posiada 380 metrów zasięgu widzenia i jak widzicie, nie mam tu kompletnie rolnetki, gdyż bardzo, bardzo lubię strzelać szybko z tego działa, a niestety nie będę się decydował na racje bojowe, gdyż jak wiemy, chińskie pojazdy bardzo lubią się palić. Spójrzcie, jak wygląda ten pojazd. No, w tym kamuflażu wygląda mega, mega kosmicznie. Wygląda jak prawdziwy taki przyjechał z boju. No i to działo naprawdę. Zwróćcie uwagę na jego gigantyczną wielkość. Uwielbia walić przeciwnika bez litości. I pojazd ten zlekceważony potrafi naprawdę poszarpać nas jak reksioszynkę. Słuchajcie, tyle na temat wad. Tak jak mówię, moduły, które ja mam tutaj zamontowane, to dosyłacz, wentylacja i ulepszony system naprowadzania. Załoga czteroosobowa, pięcioperkowa, także tutaj nie będzie żadnego problemu, czy aby na pewno słaba, czy aby na pewno bardzo dobra załoga. Radyjko 600 metrów zasięgu widzenia, silniczek 580 mocy, 12% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 15,83 mocy na tonę i pojazd ten porusza się 50 km na godzinę do przodu i 20 do tyłu i kręci się jak główienko w przeręblu. Jest po prostu do tego stworzony, jest mega agresywnym, bojowym naporowcem i tak zamierzam nim jeździć i tak zamierzam go traktować. Wadą jeszcze jest działo, a mianowicie skupianie tego działa. No, 2,9.
6,12 szybkostrzelności, tutaj nie ma się do czego doczepić, 248 na PPK-ach, 310 na hitach, to wystarczy naprawdę na wszystko, 61 na hakach. Zadajemy średnio po 440 obrażeń, a jeżeli goś plaśniemy hakiem, to 530. Nasz DPM bazowy to 2694 punkty i 0,37 rozrzut na 100 metrów. Z całą załogą i modułami udaje nam się zbić czas celowania do 2,42. Nasz rozrzut na 100 metrów to 0,34, a nasz DPM wzrasta, uwaga, do 3263. No to już nie jest zabawa. Ograniczenia opuszczenia działa i podnoszenia, no tutaj oczywiście musiało być gorzej, minus 6 plus 15, wytrzymałość pojazdu i tu jest troszeczkę mankamencik, 1100 punktów wytrzymałości, to też mogłoby być lepiej, ale spójrzcie na kamuflaż, 47,68 stojący, no to jest rewelacja i 30,21 w ruchu, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobra wartość kamuflażu, a nasz zasięg widzenia z tak dobrą załogą pięciopykową i tymi modułami to 405 i myślę, że to w większości wystarczy, tym bardziej, że ja preferuję jazdę tym niszczycielem bardzo dynamiczną, bardzo do przodu, pierwsza linia i naprawdę korzystanie z tego działa, nawet z pocisków premium, bez litości pakowanie wszystkim po prostu tych bułek po 440. Zobaczymy, czy pojazd ten rzeczywiście tak może jeździć. Wszyscy oczywiście pamiętamy pierwszy taki niszczyciel, pojazd premium, który to był w ogóle mój pierwszy pojazd premium. Mówię tutaj oczywiście o Suczce, czyli Su-122-44. No pojazd wymarzony, wyliśniony, mega kredyty, mega zabawa. No ja myślę, że jest to bardzo dobra kontynuacja tego właśnie stylu gry i tego właśnie takiej rozgrywki, że można i pojechać, i zabić, i strzelić z dystansu, i bić się właśnie w zwarciu, nie trzeba gdzieś tym niszczycielem gdzieś tam stać bardzo z tyłu. No i przede wszystkim, co bardzo, bardzo te gryski lubią, mobilność tego pojazdu. I jeszcze potrafię odbić. Zobaczymy, czy wszystko te wszystkie słowa, jakby to napisał i powiedział Szekspir, mają tutaj jakieś uzasadnienie. Normalnie szczęście wyrzuciło nas na 10 tiery. Załadujemy sobie jakieś burzaczka. Albo nie burzaczka. Mamy jedną artylerię. Popatrzcie, jak to sunie. No i oczywiście do tego dochodzą chińskie kamuflaże i napisy. No to już jest naprawdę coś. Niestety cała linia chińskich TDK-ów to jest po prostu tak, jakby nie istniała. Nikt tym kompletnie nie gra, nikt nawet nie chce słyszeć o tym. Szkoda, tak jest. Natomiast pojazd premium bez wątpienia im się udał. Może uda nam się to pokazać. A na pewno uda się pokazać właściwości tej oto maszyny, czyli mobilność, 8,0 reloadu. Popatrzcie, przejechaliśmy light, kompletnie nas nie wyspotował. Bardzo się z tego powodu cieszę, mam nadzieję, że uda mi się tutaj zasadzić mu bułkę. Nie chciałbym, żeby tam z tyłu właśnie ukryła się jakaś lodówka. Czy mamy zakampionego TDK-a? No i naprawdę to 1100 punktów wytrzymałości, jest to naprawdę niewiele. O fuck, ale się dałem. Proszę bardzo. Baja boom. Masz
Szkoda, że nie dostaliśmy większego wsparcia, ale o to mi właśnie chodziło. Czy widzieliście to? Jaka akcja? Żmija traszka? No cóż, teraz pełno mam medali, ale za to nie mam nóg. Widzimy się przy wynikach bitwy. Szkoda, że nam nie pomogli. No kurczę, można by go i tu rozwalić. No cóż, porażka. Stężenie turbo jeleni i turbo łosi w tej bitwie maksymalne. Niemniej jednak, ogień skuteczny i mam nadzieję, że to, co przed chwilą Państwo widzieli, daje Wam jakąś taką perspektywę, jak tym pojazdem można sobie naprawdę nieźle radzić. Gdybyśmy tylko dostali odrobinę wsparcia, moglibyśmy naprawdę przepchać tą flankę. Ten pojazd jest naprawdę cudowny. Ja lubię tego typu TDK-i. Wychowałem się na takim TDK-u premium, tak jak powiedziałem, mój pierwszym niszczycielem, pierwszym czołgiem premium była właśnie Suczka, czyli Su-122-44 i do teraz mam nieprawdopodobne miłe wspomnienia na temat tego pojazdu. Ten absolutnie wchodzi w ten ton, w ten kanon. Mamy tutaj czwarte miejsce w zespole na dziesiątkach. Słuchajcie, nastrzelaliśmy 1294 punkty uszkodzeń, 2050 odbitych, 354 po naszym spocie. Słuchajcie, za nędzną bitewkę 33948. Tak się zdarza. Spójrzmy jeszcze raz na te kamuflaże. Na to naprawdę należy zwrócić uwagę. W chińskiej nacji, no nieprawdopodobne jest to, że chińskie TDK-i po prostu, no to jest łajno! Przestraszne. Weźmy sobie, polećmy następną bitewkę. Szkoda, szkoda, babci, szkoda. Same takie otwarte. Przydałaby się jakaś taka miejska mapa. Naprawdę ten TDK na miejskiej mapie potrafi nie skarać nie jedną dziesiątkę. No cud, że nie ma artylerii, to dobrze. Lajty, jakieś tutaj gady, dzikie węże. I myślę, że ja się zdecyduję na wodę. Tak. Na wodę, woda. Pytanie tylko, czy ktoś zdecyduje się ze mną na tą wodę. Może dwa defendery. To by było miłe. Jest i Progetto. Jest Progetto Geppetto. Jest i chłopak. Dzięki Peter. 926. Pozdrawiam. Bardzo dużo niszczycieli czołgów w tej bitwie. No, uwielbiam tą mobilność. Spójrzcie. Jedziemy sobie równo z Geppetto. Nie ma najmniejszego problemu. Skupianie. Przełączymy sobie na odłamkowo burzące. Ok. 477. Co mogło go tak walnąć? No my tego na pewno nie wyspotujemy. Haha! Fuksik! Wole dostał, panie, tym defenderem. Przydałby się spot, którego oczywiście nie mamy. A pan defender ma wsparcie niszczyciela i jesteśmy w dupie. No miejmy nadzieję, że nasze lajty coś się ruszą. Myślę, że chętnie bym wrzucił swojego hajeka jakiemuś tam niszczycielowi. 477 to mógł strzelić albo Borsucci. No tak naprawdę wszystko mogło to strzelić. My tego na pewno nie wyspotujemy. Dołem. Wyciąga, pięknie wyciąga.
Epickie działo niecelności. I jeszcze jak panter i lwy, proszę. Fajnie, teraz nam pomoże light, kiedy my już tak naprawdę nie żyjemy. No light po prostu jest bombastic. Wymyślił to. No niemniej jednak, to taka audieliat. Widzi nas, wie, że tu się zaczailiśmy. Sweet. No panowie, wystarczy haek. Patrzcie, bat jeszcze ładuje. Dobrze, mamy górę, mamy dół. No to się kolega nabił. Troszeczkę w bok. No jak pan teraz... Dwójeczka, niewątpliwie groźny przeciwnik. Okej. Okay. Ma wycelowane, ona ma działo, aby tutaj bez problemu strzelić. I raczej nie unikniemy tego pocisku. Nie widzi nas. Chyba, żeby nas widziała. Nie! Ach. Widzimy się przy wynikach bitwy. Ech. Albo... No ach jo, jakby to powiedział krytek. Niemniej jednak. Ogień skuteczny, brutal. Znowu pokazaliśmy swoją męskość i tak dalej. O, jakoś tak... Nie do końca. Trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji naszego zespołu. 1422 punkty uszkodzeń, 1270 zablokowanych przez pancerz. Naprawdę zwróćcie uwagę, jakie to są blokowania na pancerz. 29865 kredycików kaczink. I jeszcze nie mieliśmy żadnego zwycięstwa, co jest troszeczkę nużące i nużące. Lecz uwierzcie mi szczerze, gra się tym pojazdem wyśmienicie i świetnie się go prowadzi. Jeżeli ktoś lubi niszczyciele, to na pewno będzie z niego zadowolony. A jeżeli ktoś by chciał robić chińskie niszczyciele, to z góry odradzam, gdyż jest to jedyny ten pojazd, którym jest to jedyny niszczyciel chiński, który zasługuje na uwagę. No i tak jest niestety pies pogrzebany. Ale spokojnie, oczywiście może pójść jakiś rebalans i się okaże, że ten Tedek będzie marzeniem, bo szkoli załogę do niszczycieli chińskich i wszystko się obróci. No zobaczymy. Oby tak było, no bo linia chińskich niszczycieli, nawet niektórzy sobie nie zdają sprawy, że ona w ogóle istnieje. Do tego stopnia jest beznadziejna. Mimo to, że posiada pojazdy ciekawe, sympatyczne, no przesuń się panie. Panie, no przesuń się.
Jeszcze trzy artylerie, jest fajnie. Do miasta. Nie, Isy. Nie, nie, nie. To ja nie chcę. Ja już bym wolał lewą tak zraszować. Patrzcie, ja przy poprzedniej bitwie narzekałem na miasto. Tutaj mam miasto, ale absolutnie nie zamierzam się tam tłuc z Isem VII. A mógłbym. Z Fałką jeszcze trzy artylerie. Słuchajcie, przemyślę to jakoś. Zastanowię się. Ojej, myślę, że będzie nieprawdopodobna kamperiada. Ja nie wierzę, żeby te 50M tam jechało. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli on się wyświeci, to my na pewno nie. Za domkiem. Widzimy, już do końca widzimy. Chciałbym tutaj nie zostać wyspotowany. Chociaż na mój gust, jeżeli coś by tam stało, to E50M już by zostało wyspotowane. E50M należy do pojazdów, które świecą się jak psu jajca. Woleja 103B na lewo. Oczywiście E50M tutaj musi. I stoi, patrzy na lewo, tam nie ma żadnego problemu. Wstawi chociaż kawałek. Pompowo burzące, myślę, że go tu będzie leczył. Patrzcie, i nic, pojedzie dalej. Jak już tu ma ciepło. Szybko, szybko, szybko. Na razie to tylko ucieczka. Cieszę się, że mamy właśnie tą mobilność, że możemy z niej skorzystać. Nie wiadomo, gdzie jest dyszka. Nie chcę stąd zjechać. Odbił. No to mnie Arta tutaj przeczepie.
Ale. Jest tam. Dobrze. Słuchajcie, jest to 10 tiel, nie ma jaj. Bardzo kiepska bitewka, ale jest napięcie. Przegłomkowo burząco trzeba. Pamiętajmy, że niszczyciel ten może się obrócić w każdym momencie i oddać strzał. Aj. Oczywiście musiał się wcisnąć. Proszę, proszę, dwa obertaski. No, słabiutko, słabiutko. Niemniej jednak granie tym pojazdem jest bardzo, bardzo dynamiczne. Przynajmniej ja preferuję granie tym właśnie tego typu pojazdami szturmowymi niszczycielami właśnie w ten sposób, w postaci szturmu, atak, zaskoczenie kogoś naprawdę tą mobilnością, tym nieprawdopodobnym reloadem. Ale mamy chociaż zbitą gwiazdkę. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy. Wynik czwarty od końca pod względem do Mage'a. Wiadomo, były to 10 tiery, było ciężko, było ślisko. 629 punktów uszkodzeń, 250 zablokowanych przez pancerz. Dwa pojazdy wykryte przeciwnika, 495 za naszą pomocą. Słuchajcie, 30622 kredyciki. Pojazd rewelacyjny, świetny. Ja uwielbiam tą maszynę, naprawdę. Może nie jeżdżę ją często, ale lubię ten styl, lubię ten typ pojazdów niszczycieli czołgów. Właśnie taki. Szkoda, tak jak mówię, że pojazd ten nie służy niczemu, czyli linia właśnie chińskich Tedeków. Tak jak już powiedziałem, niektórzy nawet nie wiedzą, że istnieje. I tym optymistyczno-pesymistycznym zakończeniem kończy się dzisiejszy odcinek. Dzisiejszym gościem była WZK-121GFT. Z Państwem się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.